To forum gospodarcze to przede wszystkim jest takim miejscem wymiany poglądów. Jak mówimy o przyszłym społeczeństwie, to nasze społeczeństwo będzie społeczeństwem cały czas uczącym się, niezależnie od wieku. Więc dzisiaj też patrzymy na to forum jako miejsce nauki, miejsce wymiany doświadczeń. Chcemy, aby nasi gorzowscy przedsiębiorcy, ludzie, którzy kształtują gospodarkę miasta, mogli mieć takie miejsce do wymiany doświadczeń, do nauki, do tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę, ale też wymieniać swoje doświadczenia i kooperować. Jest to fundament relacji pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy firmami. Te relacje najczęściej tak zbudowane procentują później latami. Jak najwięcej takich inicjatyw, a zwieńczeniem tego będzie zapewne przepiękna gala wieczorem, więc bardzo dobra inicjatywa. Całe przedsięwzięcie jest potężnym przedsięwzięciem, przede wszystkim dlatego, że skupiamy tutaj naprawdę bardzo duży zasób intelektualny. Dzisiaj forum jest takim wydarzeniem właśnie intelektualnym. Gala jest zwieńczeniem i podziękowaniem właśnie dla gorzowskich przedsiębiorców. To już dziś musimy się zastanowić, co się wydarzy jutro, ale co się wydarzy z takim backupem na zasadzie, żeby mieć plan A, B, C, D i dalej, bo niestety to wszystko, co się dzieje wokół gospodarki, jest strasznie zmienne, dynamiczne i powoduje, że trzeba być przygotowanym po prostu. Dobraliśmy do tego odpowiednich panelistów, dobraliśmy do tego panele, będziemy rozmawiać o zaangażowaniu jutra, będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie i mocno sprzedawać swoje produkty, usługi czy towary, ale też będziemy rozmawiać o konfliktach, będziemy rozmawiać o przerwanych łańcuchach dostaw, o COVID-zie, o konfliktach wojennych, bo niestety one jakby dotykają też i mocno gospodarkę, ale też będziemy mieć takie tematy, które są bardzo przyjemne, bo Silver Tsunami jest już na rynku. Pokolenie 50+ zdobywa ten rynek pracownika i bardzo rozpycha się na tym rynku i super, niech się tak dzieje. No i będziemy oczywiście też polaryzować, bo chcemy, żeby prelegenci wchodzili z widownią w dyskusję, więc dlatego będzie możliwość zadawania czy anonimowo, czy bezpośrednio pytań. Więc liczymy, że dzisiaj oprócz tego, że wysoka frekwencja, mamy rekord w rejestracji, ponad 550 osób przepisało się na to forum, to jeszcze, że będzie żywiła dyskusja. Nawigatory biznesu to nagrody gospodarcze, które przyznajemy firmom za wybitne osiągnięcia. Nagrody, które osiągają już naprawdę bardzo wysoki poziom. Przede wszystkim przez firmy, które zgłaszają się do tego konkursu. Tak naprawdę są to wybitne gorzowskie czy z północy regionu firmy, które robią rzeczy niebywałe, często znane na całym świecie, eksportujące czy importujące dobra z całego świata. Warto ich docenić. Myślę, że to jest takie święto właśnie gorzowskiej przedsiębiorczości. Ten konkurs już oznacza na dobrą sprawę to, że pięknie zakończyłem jakby rok gospodarczo. Druga rzecz, że statuetka, która jest wręczana tylko i wyłącznie jakby 7 razy w ciągu wieczora, bo niestety, ale laureatów możemy mieć 7 w 7 kategoriach, więc ona jest takim jakby dla wąskiego grona, więc warto o nią walczyć. Ona stoi już, bo wiemy, bo jeździmy po firmach w ważnych miejscach, tak? Więc stała się już prestiżowa. A jest to jakby najmocniejszy konkurs naszego województwa, bo nikt inny nie ma tylu zgłoszeń i tylu chętnych firm, które biorą w nim udział.